Witam Cię, Joanna, i bardzo dziękuję za ten wpis. Jednocześnie chcę Ci powiedzieć, że właściwie w kosmogramie jest bardzo ciężko odróżnić lekarza od prawnika. Także wybrałaś to, przypuśćmy, powiedzmy, że mniejsze zło. A to, że z tym wodnikiem, no, współczuję, no. Jesteś bardzo miłą i fantastyczną dziewczyną. I cóż mam powiedzieć? Jak znajdziesz jakiegoś pana, to daj znać. Albo umówimy się na jakąś małą kawkę i wtedy porozmawiamy, żebyś już nie robiła tych błędów. Trzymaj się. Powodzenia. I bardzo jeszcze raz dziękuję za ten wpis. To dla mnie jest to miłe. Wiesz, dla mnie to jest jeszcze jedno doświadczenie, że nie to, że wiem, co mówię, tylko wiem, że wiem. Właśnie wczoraj miałem taką niemiłą rozmowę, powiedzmy, ze swoją uczennicą byłą, że jestem bardzo radykalny w swoich i że niektóre osoby nie wytrzymują tego tempa. To już czwarta osoba, która mnie to mówi, ale nie rozumie jeszcze jednej rzeczy, że jest czas. Że jest czas spełnienia to, co tak ty zrobiłaś. Chciałaś iść na medycynę, ale wybrałaś inny kierunek. I ten inny kierunek daje ci to samo. Daje ci tą samą satysfakcję, to samo życie. Tylko właśnie był czas, że mogłaś, był czas, że zrobiłaś. I teraz, czy jesteś spełniona? Dlaczego nie? Tylko w inny sposób. Mam kolegów, którzy są na archeologii i się spełnili, są profesorami. Mam kolegów, którzy są na Akademii Medycznej, też profesorami. I teraz, którzy są szczęśliwsi? Powiem ci, że ci z archeologii. Dlaczego? Bo jest to pasja. Medycyna jest to zawód. Jest to, nie jest to pasja. Nie mają takiego, wiesz, jak jesteś na odkrywkach tych archeologicznych, na tak, można powiedzieć, że wykopkach, to wtedy ty wiesz to. Intryguje cię. Jesteś na operacji. Intryguje cię, ale to wchodzi w rutynę, bo robisz bardzo dużo. A w archeologii czy analizę przeprowadzać, wiesz, na przykład nie pojedziesz tak często do Egiptu, czy nie robisz, nie tak często odkrywa się w Polsce jakieś niesamowite prace, chociaż pracy archeologicznej jest bardzo dużo. Wbrew pozorom jest bardzo dużo. Jest przede wszystkim za mało pieniędzy, no co to ukrywać, bo za to trzeba zapłacić i ktoś to musi wykonać i to trzeba zarchiwizować i to trzeba, to są muzea, to są zapisy, to jednak, to nie jest tak, że archeolog pracuje sam, to pracuje cała grupa osób i na ten jeden sukces. I teraz zwróć uwagę, że tak samo jest w każdym innym zawodzie, tylko trzeba to umieć znaleźć. I teraz tak, czy się wybiera tą drogę medyczną, czy tym wybiera się tą drogę archeologiczną, założeniu. Tylko że archeolog to jest zupełnie kto inny, kto ma cierpliwość, lekarz też musi mieć tam cierpliwość, ale zupełnie innego typu. I tu jest właśnie to wszystko. Ale nic, rozgadałem się jak zawsze. No trudno. Janno, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz, dziękuję i gratuluję i w razie czego to, jak spotkasz tego wybranka, to zadzwoń, umówimy się na jakąś kawę, porozmawiamy, zobaczymy, czy jest godny Jan. Cześć, trzymaj się, powodzenia.